Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy po kolei omawiać twórczość radosną pana naszego prezydenta Klamuskiego, począwszy od pakietu, fundamentów sukcesu dla Grudziądza, różnych takich rzeczy, to co się działo i zostało sprzedane i obciąża dzisiaj miejskie wodociągi, ale to jeszcze tematy przyszłości. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym temacie wiodącym, jakim tam był temat Bizancjum. W współczesnym w ogóle rozumieniu Bizancjum to jest po prostu oburzenie na taką strategię marnotrawstwa, na protekcję, przekupstwo, koleżeństwo. To jest taki zlepek niechcianych, myślę, że nawet nietolerowanych przez nas jako podatników zachowań. A dotyczy to głównie niektórych, oczywiście, instytucji publicznych. No u nas najbliżej w Grudziądzu, no to jest samorząd grudziądzki, gdzie ci sami radni od 50 lat, może od 25, ta sama opcja, prawie ta sama opcja polityczna, jeżeli chodzi o, no i oczywiście nie zarządzanie miastem, tylko administrowanie miastem. Wszyscy są zadowoleni, prezydent siada na laurach, w fotelu i załatwia sprawy swoich kolegów głównie. I tutaj później będę miał pytanie do pana posła Szymańskiego, ale to w następnej kolejności. Myślę, że dzisiaj zajmiemy się czymś takim, co jest marnotrawstwem, myślę, nieprzemyślaną decyzją. Takim właśnie współczesnym Bizancjum to jest holding komunalny. Ja rozumiem, holding komunalny, pewnie wzór pan prezydent wziął z Krakowa. W Krakowie też jest holding komunalny, tylko że on służył czemu zupełnie innemu. Holding komunalny w Krakowie został powołany w celu inwestycji ekospalarni. U nas holding komunalny miał być jedyną ostoją, jedynym pomysłem, jedynym po prostu, jedyną rzeczą na pozyskanie taniego kredytu albo pozyskanie w ogóle kredytu i w ten sposób danie sobie czasu, żeby spokojnie rządzić, a może odroczone raty kapitałowe by dopiero były za 5 lat. W podobnej sytuacji jest dzisiaj wodociągi. Ale na początku ten właśnie holding kapitałowy to była gra pozorów. Coś stworzymy, sami Państwo tu widzicie, no gdzieś jest ta strategia wyjściowa, później gdzieś są te struktury, 100% własności państwa. Jest to po prostu złe rozwiązanie, nierozumienie faktów i nierozumienie w ogóle ekonomii. No tak naprawdę w prawie polskim dzisiaj, notabene, panie prezydencie, jak ja studiowałem jeszcze na Szkole Głównej Handlowej Polskie i Europejskie Prawo Spółek Handlowych, to ja tam pana nie widziałem. Nie wiem, skąd ta wiedza u pana. Aż tak doskonała. Się okazało później, że to jedno wielkie fikcja. Więc jeżeli chodzi o ten holding kapitałowy, holding komunalny, który pan prezydent chciał stworzyć, oczywiście stworzył, bo papier wszystko przyjmie. 100% udziałów, 240 milionów, bo to jest wszystko, 60 milionów jeszcze dla miasta i wszystkie spółki. I tak poprzez tę swoją twórczość, nie do końca przemyślaną, panie prezydencie, chlapnął pan w tym momencie, kilka lat temu, dwa lata temu, trzy, dwa, coś takiego. A przekształcimy sobie szpital w spółkę kapitałową. Po co to panu było? MW Trade jest taka firma finansowa, która się przestraszyła i w sposób natychmiastowy wypowiedziała panu 130 milionów złotych. 130 milionów, które pan musiał pozyskać od innej firmy kapitałowej i spłacić. Po co to było robić, jak pan wiedział, że pan szpitala nie przekształci w spółkę kapitałową? To wiedza. A pycha, panie prezydencie, idzie przed upadkiem. Wiedza, jeszcze raz wiedza. No i teraz mamy ten holding, który tak naprawdę, co on dzisiaj znaczy? On jest dzisiaj jakimś wzajemnym towarzystwem, ma już ponad 3 miliony straty, około 3 milionów straty, które będzie trzeba pokryć z naszych podatków. Zatrudnia znajomych, kolegów, nie wiem,
może, ale myślę, że tak. Oczywiście się do tego nikt nie przyzna, bo to jest po prostu no, karygodne, no oczywiście. I tak naprawdę, panie prezydencie, to pan czuje, że to jest przekroczenie uprawnień. Pan dzisiaj utrzymuje twór, który rodzi skutki finansowe, rodzi koszty, rodzi straty, a nikomu nie jest potrzebny. Chyba, że potrzebny panu jest pewnie do wyborów, bo jeżeli taki holding dzisiaj zajmuje się, powiedział, dziennikarstwem, tak pokrótce, nie wiem, ma swój profil na Facebooku i to dobrze rozbudowany, zatrudnia właśnie, panie prezydencie, czy on zatrudnia w końcu tych dziennikarzy, czy tych fotoreporterów, czy nie zatrudnia. Bo to są wszystko przygotowania do wyborów na przyszły rok. Myślę, że tak. Ale to trzeba w końcu z tym skończyć. I to jest klasyczne marnotrawstwo. Klasyczne. Przecież pan sobie przypomni, jak pan po prostu opowiadał rzeczy na konferencjach, że pan jak tylko przejmie władzę, nie dopuści w szpitalu, marnotrawstwo, prokuratura nic nie znalazła, służby nic nie znalazły, w mieście marnotrawstwo, no nikt nie podał miasta do prokuratury ani do służb, bo pan to wszystko ładnie przykrył czapką, ale myślę, że też nie było, także wie pan, te pana takie, bym powiedział, pejoratywne spojrzenie na swoich poprzedników jest trochę naganne. Ale nie szkodzi. I tutaj uważam, że panie prezydencie Glamowski, pan powinien się nad tym bardzo zastanowić, bo teraz to jest okres wyborczy, konferencje, każdy obiecuje, co tam może, ale przyjdzie taki moment po wyborach, chwila czasu. Jeżeli to pan do tego czasu nie zlikwiduje tego holdingu, to ja po prostu skieruję sprawę do prokuratury. Dlatego, że klasyczne marnotrawstwo. Nie wiem, po co panu to, dlaczego to, a domyślać się mogę, bo oglądałem trochę filmów Barei. A no właśnie. Jest to miś na skalę naszych możliwości. Po co ten miś? No właśnie. No nikt nie wie. Ale jak nikt nie wie, to nie będą o to pytać. Ale Bareja w filmach okej, okay, ale w rzeczywistości jest to nieeleganckie. Dlatego myślę, że nie twórz pan dalej tego misia, tylko trzeba to zlikwidować odważnie. Tam jest rada nadzorcza, pieniądze pobierają, po co, na co, dla kogo, co tam robią, nie wiadomo. Nikt nie wie, jaki jest statut, jaka jest umowa spółki, to jest jakby tajemnica Poliszynela, publiczna, niepubliczna, nie wiem. W każdym razie trzeba powiedzieć, czy dzisiaj holding działa zgodnie z prawem, które samo stworzył. Jeżeli nie, to w trybie natychmiastowym trzeba to likwidować, jak nie, to zlikwiduje to prokuratura bądź inne podmioty. I tutaj mam pytanie właśnie również przy okazji do pana posła Szymańskiego. No, bo to jest pana wybór, pan Glamowski. Pana wybór. Czy pan uważa, że ten holding jest potrzebny? Czy pan uważa, że były pozory na początku, żeby stworzyć klimat działania, a wiadomo było, że przez Senat kredytów w rządzie się nie załatwia? Pan dobrze wie, pan w polityce trochę jest. Czy pan jest również za tym, żeby tam zatrudniać kolegów, koleżanki, rada nadzorcza? Czy to jest potrzebne? Ja nie oskarżam, ja pytam. Ale również chcę spytać. W ciągu tej kadencji pana, ilu pan polecał ludzi do zatrudnienia w administracji pana Glamowskiego w spółkach i w radach nadzorczych? Ilu? Czy pan w ogóle polecał? No jak pan powie, że nie, no to będzie Bareja. Ale myślę, że pan się przyzna do tego ile. Ja myślę, że to wszystko trzeba spokojnie połączyć. I może tak, my wszyscy musimy zrozumieć jedno. Jasne, jasełka, balony, tutaj wszystko jest ok, wszystko dla ludzi, wszystko powinno być. Ale żeby coś takiego robić i się już nikogo nie bać, to myślę, że warto się zastanowić. Jeszcze raz reasumując, albo pan zlikwiduje, albo są takie instytucje, które pomogą panu to zlikwidować. Dziękuję bardzo.